Tytuł kursu: Kosztorysowanie w budownictwie, część druga. Moduł: Wykorzystanie cynników na roboty budowlane. Temat: Wykorzystanie cynników na roboty budowlane. Witam na wykładzie z tematu wykorzystanie cynników na roboty budowlane. Jak wspomniałem na poprzednim wykładzie, na rynku występują m.in. niżej wymienione publikacje cenowe. Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa, promocja spółka z o.o. Bisty, serwis informacji cenowych budownictwa. Intercenbud, warszawskie centrum postępu techniczno-organizacyjnego budownictwa. Publikacje cenowe wyżej wymienionych ośrodków w mniejszym lub większym stopniu wykorzystywane są przy szacowaniu wartości zamówienia, czyli w kosztorysach inwestorskich i ofertowych. Zależy to nie tylko od tego, co chcemy liczyć, ale również od upodobań i przyzwyczajeń kosztorysanta. Przy sporządzaniu kosztorysów inwestorskich, będących podstawą do szacowania wartości zamówienia, są przepisy regulujące temat szacowania wartości zamówienia, czyli rozporządzeniu ministra infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dziennik Ustaw z 8 czerwca 2004 roku, nr 130, pozycja 1389. W świetle tych przepisów, przy szacowaniu wartości zamówienia, w pierwszej kolejności przy ustalaniu cen jednostkowych należy korzystać z analiz rynkowych, a dopiero później z publikacji cenowych. Przepisy te nie nakazują nam stosowania konkretnych publikacji, bo byłoby to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych. W wydawnictwach systemu Seco Cenbud można znaleźć ceny na różnych poziomach agregacji, począwszy od cen materiałów budowlanych i cen jednostkowych robót, po ceny całych obiektów. Jest również portal e-Seco Cenbud z internetową bazą danych cen materiałów różnych producentów i również sprzętu od różnych dostawców. Dzięki tym wydawnictwom mamy na bieżąco aktualne ceny materiałów, jakie są nam niezbędne do sporządzania wyceny. Seco Cenbud to nie tylko publikacje cenowe, ale również szereg programów kosztorysowych typu Seco, służących do sporządzania kosztorysów uproszczonych i szczegółowych. Przyjrzyj się teraz kolejnym ważnym informacjom. To już chyba koniec naszego dzisiejszego wykładu. Dziękuję za uwagę. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.